Okej. To nie jest tak, że puszczam focha na rap czy coś, bo nigdy nie lubi. Czy tego chcecie, czy nie, jestem kurwa realistą po prostu. Także słuchajcie się i nie obrażajcie się od razu. Sam real talk. Te pierwsze próby były tak niewinne, konsekwencje nie były takie przykre. Jesteś młody, prujesz jak karabin, w sumie hashtag zabij i wracasz jak łak zaćpany z tej maskarady. Marzeniami, szorstką prawdą o nich, podtarte dubsko, karmieni banałem jak sprawdź to. Bo to gorące gówno, ruszasz w bój, w ręce długopis, niepewnie tu wchodzisz. W sercu płyty sprzed dwóch dekad, a w głowie głupoty. I czekasz na oklaski za te pierwsze lepsze wiersze i propsy od laski z klasy, która cię nie chce pewnie. Kilka lat i flaszek potem chwa powyższy dwuwers. Czekasz na sukces jak na sukę, do której nic nie czujesz. Jesteś klaunem zalegającym na kanapie, pewnie z dekadę będącym na kamapie, tratwą z drewnianego flow, rzeką więdych kartek i obietnic. Tak pięknie i bezmyślnie obok siebie płyniemy. Na horyzoncie majaczą fatamorgany, muszę kleić wersy tak jak tu gadają stary. Tacy jak ja w tym już nie maczają palce, bo mentalnie nigdy nie wracają z pracy. Koniec imprezy, pękło ego przegranego, tylko machnąć lekko ręką, nic nie było, nie ma lekko. Świrowałem mordy, nie będzie z tego nic wielkiego. Za 50 lat może mi mignie szybkie memo, jak miałem wyryte na mózgu, że grunt to nie przestawać. Kurwa, nie dasz się ukryć, rap gdzieś mnie zabrał. Brał mnie na bojo na fondo, wciskał na popo do robo, kogoś tam ciągnął na oją lub skuszył groszową nagrodą. Dla mnie w rapie najfajniejsze jest pisanie, nie pocenię się w kabinie, o ile kumpel ma na chacie. W ogóle w rapie najfajniejsze jest żyganie i picie na backstage'ach, aż się zeszamy w gacie. I ta laska z klasy, co cię olała, boś dureń i poeta, ma teraz fajne życie i prawdziwego faceta. Radzę ci to skończyć, tak od serca człowieku, zróbmy popielniczki z masek artystów przywdzianych dekadę temu. Na horyzoncie majaczą fatamorgany, muszę kleić wersy tak jak tu gadają stany. Tacy jak ja w tym już nie maczają palce, bo mentalnie nigdy nie wracają z pracy.